my, górole, mamy taką właśnie twardą dusę, taką upartą. Jak se coś postanowi, to to zrobi, na pewno. My są ślebodni, honorowi. To jest już taka tożsamość, to jest wyniesione od małego. W tym my urośli i nie da się tego wyzbyć. Jest szereg ludzi naprawdę zaangażowanych w to, że czynią, co tak naprawdę tworzy nas jako region, co sprawia, że jesteśmy unikalni i nie jedyni w swoim rodzaju. Wozna jest tu skąd ześ wysył. Jak człowiek młody pojedzie kańsi we świat, to poniesie to, co Stella tu wyniósł i powie, pochwali się za Unię ze zębu, tu się nauczył tańczyć, tu się nauczył śpiewać i pokaże to światu, syżyj, jak to u nas jest. Nasi ludzie rozumią, że telowarcą wewnętrznie, kiedy umią wziąć od pokolenia poprzedniego i przekazać innym. Dookoła to są chyba najpiękniejsze widoki na Podhalu, no bo Stella widać Kasprowy, Stella widać Giewont i bardzo blisko mamy ich przed oczami, bo niedaleko do Zakopanego, bo ino 2 kilometry skąd się kończy ząb. To jest wieś najwyższej w Polsce położona i to nie tak, że my sobie wymyśleli, no to jest zbadane, geologowie się wadzili, mierzali i wysło za niegle carów, nie nic innego, ino ząb 1013 metrów nad poziomem morza, tamka jest zbiornik na wodę. Bo niedaleko obelisku papieskiego. No, mamy wiatry duże. Cholne jak duje, to w zębie wiadomo, że duje. Jak śniegiem duje, to też wiemy, że duje. Drogi są pozadowane. Czasami w Poronin zjedzie i tam nic, a u nas wiadomo, drogi zadute, bieda wyjechać, bieda się odkopać. Urodziła się tyś tutok w zębie, a dokładnie w domu rodzinnym, w którym siedzę do dziś dnia, w kuchni. Bo była taka zima, 9 stycznia, 78 rok, była taka zima, że no nie było możliwości ani czasu na to, co by mama została odwieziona do szpitala. No i tym sposobem mama ze mną w kuchni, tata pewnie kańsi tam, gonił spanikowany po oborze, pewnie koło gazdówki, a w pokoju obok zamknięci bracia. Starsi bracia, w to, że się strasznie darli, płakali, co to się tej mamie dzieje. Sąsiadka przyszła, mnie odebrała. No i tak to do w niej bywało. Byliśmy wychowani w tym mrozie, wracaliśmy się z zamarzniętymi licami, włosy koło gęby, head zamarznięte, przyklejone do lic. Nikt chory nie był, to było najlepsze. Tutok było dawniej biednawo, twardo skalista ziemna, w której nie urosło nic innego oprócz łopsa i gról. To było całe źródło utrzymania i przez dziesiątki i setki roków ludzie z tego zeli. Ale zeli dzięki temu, że tą ziemię kochali, bo ją traktowali jako matkę, choć surową, ale jednak matkę i na miarę swoich oczekiwań umieli z tego korzystać i tym się cieszyć, co zdobywali. Jeden drugim pomagali, ci sadzili gróle, ci kłapali, ci jak kłosili, to z jednej chałupy, z drugiej, trzeciej chłopy się zbierały rano, czwarta godzina, wstawali, lem świt, no i szli i kłosili. No to się schodzili na tych młockach, a ze chałupę młocka była, no to jak zacyni. Od poniedziałku to do soboty bawili się dobrze. No bo po takiej młodce no to i posiady były, i tońce były, i muzyka się słodziała. Jak był kanał taki większy gazda, no to jeszcze jodła przyrektował i ojcego. No.
całe to życie codzienne tych ludzi, ono było okrasone tym śpiewem góralskim, tą muzyką, tymi słowami, które są słowami ludowymi, które se ludzie sami nawymyślali te słowa, było przyrodziło, holagło, miłościło, łowcak, łogazdowce i oni na co dzień se umielali czas. Prowadzę panią ku naszemu kościółkowi, który zaczęty był budowany w 1915 roku, jak się spalił kościół w Poroninie i Zębiany namyśleli, że będą mieć swój kościół i się wystarali o to. Tu na parkingu, no to by zawsze krowy tutaj, no nie? Tu owce się pasły, konie. Tu w kółku kościoła to... Jak na mszy się było, a w niedzielę, a były otwarte drzwi, no to słychać było reki, konie rzały, łowce zbierkały, ze dzwoneczkami chodziły. Kiedyś było w każdej chałupie łowca jakoś i tam do 20 owiec jak se mieli, bo się gadało tak, w tom łowce, to mocowce. No ale są gazdowie, którzy utrzymują tradycji jeszcze tutaj. Mamy jednego bacę, w którym ma więcej łowiec. No i poru takich, co się jeszcze lubią w tym, no nie? Bo jeszcze ci starsi, no to on jeszcze musi mieć choć 5 łowiecek, 10 łowiecek. No to jeszcze. No bo się kocha w tym, no nie? I po prostu ojciec jego miał, dziadek, on miał. Mam takiego kolegę, co mi dał za darmo jedną łowcę i od tego się tu zacynę sićku i teraz hoduję 5 swój. Teraz są w Jaworkach na Sasie. Pomogą we wakacje jeżdżę. No i na przykład wstajemy rano o 4, idziemy do łowce po te krowy, po te zaś drzewacza na nie śłodźki i... No i resztę łoscypki pucimy, no i bardziej tak codziennie jest. I kiedy wracają? No i już myślę, że niedługo, bo już śnieg piersi kurzył, no to... To już niedługo. Przyjdą. Przed szkołą trzeba będzie rano wcześniej wstać, dać im jeść i potem do szkoły i potem z powrotem na wieczór trzeba im to zdać. Potem one na wiosnę się kłocą, czyli mają jagnięta małe i potem na wiosnę się jagnięta odłączą i daje się łowce na sas, łowce się dłoi i łoscypki idą. No i bardzo to lubię i chciałbym mieć bardzo łowce w przyszłości, a czy to się tak dalej potoczy, to nie wiem. Dzisiaj z łowiecki się go do nic, bo wełna nie kosztuje nic, skóra z niej nie kosztuje nic, jedynie to mięsko, co pany przyjeżdżają na baraninkę, no i my sami tą baraninkę też kochamy, no nie? Świat się zmienia, więc się zmienia i ząb. Do nas trafiają ludzie, łopcy i my dużo jeździmy po świecie i uczymy się świata. I to, co uwidzimy kajsi i nędej, przynosimy tu i zaczynamy tak pozytywnie naśladować. Na przykład budownictwo. Duże, piękne domy, pensjonaty i to wszystko, co pozwala gościom przyjść tu pobyć, nacieszyć się krajobrazem, nacieszyć się widokami, nacieszyć się przyrodą. Jest w tym miejscu zdrową, niezepsutą, niezniszczoną. Za mojej pamięci, no to było w trzech miejscach letniska. No tu, no ale na dzień dzisiejszy, no to trzeba powiedzieć, że już jest chałupa w chałupę noclegi. Wymiana doświadczeń, obserwacji życiowych powodują, że się wieś rozwija. Nie ino my, bo co by my nie wpadli w pychę i nie opowiadali, że się ino ząb rozwija. Bo rozwija się Podhale, rozwija się Polska, rozwija się świat. I no zawsze to, co najbliżej sercu, będzie zawsze najważniejsze.
Może się lekcej zje, ale trzeba warcej gonić. Dawniej se ludzie spokojniej zjeli i dłużej zjeli, a dzisiaj no zjemy jak zjemy. Zagonimy somne i taka sprawa. Mało się odwiedzamy nawet w rodzinach, bo dawno mama była z Bystrego, ciotka się wydała, posła siedzieć do Dzianisa, to roz miesiącu do tego Dzianisa się jechało. Do dziadka w Bystre się szło w niedzielę. A dzisiaj to auto jest i jak się nie zaprosisz, to nie możesz po co jechać, bo ich może w domu nie być. Dawno telefonu nie było i oni tam wiedzieli, że ty będziesz. Jakiś zajechał, no to już obiad był gotowy, u ciotki, czy u wujka na rafocówkach. Ludzie byli na pewno jedno, co można zauważyć. Byli bardziej na sobie otwarci. Ludzie się nie boli tak sobie, jak dziś się boją. Nie boli się jeden drugiemu łopedzieć, że przysłała sąsiadka i go, że mój się het wściuk, bo tu zrobił tamto, a dziś tego się nie powie i no się maskuje, że u mnie wszystko w porządku. A dawniej ludzie byli prawdziwi i była taka ta prawda międzyludzko wyrażana. Jeden dla drugiego, jak to się go teraz, był takim jakby terapeutą. Za jeden drugiemu się zwierzył i powiedział, że tu mnie boli, tam to mnie boli. No i jak to się go urodzali ze sobą. Nie mogę powiedzieć, że teraz się nie niesie pomoc, ale dawniej ten czas set wolniej był jakoś bardziej wartościowo wykorzystywany dla innych. Teraz jest czas bardziej nastawiony na robotę, pieniądze, na jakieś obowiązki. Wszystko jest dla nas ważne, żebyśmy mieli w każdym kątku Bóg wie jak posprzątane, a nie zastanowimy się tak naprawdę, co w tym czasie moglibyśmy dla drugiej osoby zrobić. Jaka tam zedowniej było ino życzliwość i ino same najlepsze wartości, ale mnie się osobiście tęskni za czasami, kiedy chciało się iść do babci, miało się dla niej czas, kiedy właśnie ludzie się schodzili wieczorami i cieszyli się jeden drugim. No dzisiaj tradycję taką podtrzymuje najwięcej zespół Zbójnice, bo pokazuje tradycje, jakie były. Jak się dzieci bawią na tych łoborach, to bo dzisiaj to z komórkami chodzą, a żeby odciągnąć tych dzieci od komórek, no to jest dobrze, że jest ten zespół, bo tak to by oni ślęceli i no przy tych komórkach i graliby się i to i patrzyli w telewizory. Ja tańcem od małego dziecka, bo ten mój pierwszy występ, jak miałem 6 roków, to już tańczył. W sumie no, mój starszy brat był, to mnie tam coś szkolił, bo on już do szkoły chodził, no to tam ja się chwudala i tam już uczył tańczyć, a ja tam podzierał troszkę, on mnie trochę szkolił w chałupie, no i to już był mój pierwszy występ, no i tak słuchaj, jak to się gada, zaraził, jak się tym tańcem tego lubię to robić, no i tak w sumie całe życie człowiek to robi, to tak... Sam myślę, jak umiem, no to staram się to przekazać innym i staram się to robić jak najlepiej razem z moją małżonką. Poznaliśmy się w sumie w zespole, no i wspólnie nas to cieszy. No, tak jest, ale powiem ty, że jest to też taki dla nas już sposób na życie, że wyrażamy się też w tym, co robimy, że człowiek po prostu coś sobie zostawia w tym, jak to przekazujemy innym. Mam na sobie strój góralski, gorset, spódnicę, halkę, kierpce i koszulę stonską, korolę. U dziewczynek najważniejszy element to jest gorset. Są to różne gorsety, różne wzory, bo wiadomo, że też z rokami różnie się to kształtowało, ale są to przede wszystkim haftowane albo korolikami, albo niciami, albo malowane, albo jeszcze wysywane siutasiem. Jest tego okropne bogactwo wzorów, takie jak leluja, róża, mak, polne kwiatki, siarotka.
I to jest taki piękny, bogato przyozdobiony gorset. No a chłopcy mają portki tak zwane bukowe, no to są portki ze sukna, wysyte w parzynice, większą albo mniejszą, łoposane łoposkiem, bieluczką kosulę, spinkę, kapelusz z piórkiem, jak jest kawaler, bo jak jest zenia, to tu z piórka nie bardzo. Grom na skrzypcach. To się sićko zaczyna tak, że mój dziadek mi kupił na jarmaku takie małe gęsiołki i zaczął się coś tam brzdąkać i mi się to strasznie spodobało. No i zapisałem się do zbójnicka na lekcję granioną i to. Ja wcześniej jestem chodziłem też na tańczyć do zbójnicka. No i do tego czasu mi się to podoba i lubię to robić. Bardzo się mi to podoba i chcę to dalej robić. A na przykład taniec zbójnicki, bardzo go lubię, bo trzeba dużo się i treningu w niego włożyć. Tutaj na Podhalu my są akurat u podnoża samych Tatr, no to jest to dość taki charakterystyczny, taki prężny taniec, taki naprawdę twardy, te kroki. Próbujemy i powiem tak, że mamy bardzo zdolne dzieci i dużo zawdzięczamy tym mądrym rodzicom, którzy usłuchną i starają się z powrotem, bo przyseł czas taki kany, troszeczkę nam ta gwara zaczyna ginąć. Jest to też proces naturalny, tego też nie unikniemy, świat się zmienia, my musimy w tym świecie żyć i te dzieci tak samo, ale co by im to wszystko, że tak powiem, fajnie jest se z powrotem sprzedać, co by oni wiedzieli skąd są, jak to było. To oni jak to pocują, to bardzo chcą i bardzo nie są to dalej i pokazują to na scenie i są bardzo naturalni. Dorobek 60 roków zespół zbójnicy, jak go pokazać, to się jest im pochwalić. Niech się pani redaktor popatrzy po tych dyplomach i wszystkich dowodach potwierdzających sukcesy. To po ich ilości, po ich różnorodności. Po miejscowościach kany zostały zdobyte, pokazują, że to jest żywe, naturalne i prawdziwe. No jedną z najbardziej zachowanych tradycji to jest nasze tradycyjne wesele góralskie i wszystkie związane z tym obrzędy, bo to jest coś, co żyje u nas cały czas. Tego nie musimy odnowiać, bo to jest ciągle trwałe i ciągle żywe. No na przykład są wypytowiny, jak pytace godają mowę, go dopytać, albo starosta weselne mowę, kiedy się pobierają młodzi do ślubu. No to przy tym pytace też śpiewają tradycyjne pieśni, takie pytackie śpiewki. A potem na przykład jest bardzo ważna sprawa, kiedy jest cepiec, cepowiny. No to i wszystkie drózdki śpiewają i drózby i pytace młodą panią starościną odśpiewują, co by one mogły ją wykupić. Także chłopcy im muszą za to dać, co by pytace młodą panią dali. No i przy tym cały czas jest dużo śpiewu i tońca. A jak się przyjdzie na pasterkę do zębu, na rezurekcję we Wielkanoc, uwidzicie, jako się z tego robi piękna manifestacja góralskości, polskości i postawy chrześcijańskiej. Nie wyobrażą se zielonych świątek, co by nie zapolić przy chałupie ogniska. Nie wyobrażą se Matki Bożej Zielnej, żeby nie iść z dzieciskami w pola, nie uzbierać tych ziół i nie poświęcić ich. Nie wyobrażą se życia bez majówki przy kaplicce. Nie wyobrażą se Matki Bożej Różańcowej, mamy teraz październik. I co by przy kaplicce nie było kwiatków, co by nie było odmówionego różańca. To wszystko to są wartości. Tradycja jest mocno przesiąknięta z naszą wiarą i tradycją kościelną. To buduje, to uodpornia na trudy życia i przekonuje coraz więcej, szczególnie młodych, do tego, że to jest kierunek, którego powinniśmy się trzymać i pokazywać mu światu. Nasza duma to, że ze zębu wyszło we świat
albo się z nim związało, przynajmniej na jakiś i cos, dużo fajnych ludzi. Ludzi, którzy błogosławili Ząb. Jednym z takich ludzi, którzy się związali ze Zębem z miłości, z wyboru, nie z przypadku, był profesor Henryk Mikołaj Górecki. On tu w Zębie siedział ponad 15 roków. Cieszył dusę i kormił swój talent widokiem na Tatry i tu tworzył. I gadał, że nika się mu tak dobrze nutek nie składa w całość, jak w Zębie. To też kiedy mieliśmy go okazję poznać, to my zabiegali o to, co by go zawołać ku dzieciom do szkoły, bo to był człowiek, dla którego przyroda tatrzańska, środowisko, to były wartości takie jak rodzina. Są ludzie związani ze sportem. Zakiela Kamil Stoch urosnął do roli złotego medalista. Przed nim był i Stasek Bobok, też skoczek, niestety już nie zije. Byli bracia Marysioki, między innymi Stanisław. Był Józef Głuszczek z Bustryku. No i potem wyrosnął Kamil. Przeskoczył sićkik, bo miał talent, miał dryk, miał zamiłowanie do sportu i umiał skakać. Zawsze zresztą godo, że skoki to jest jego radość i w tej skoce, w tej się czuje wolnym. Ci ludzie pokazali, że człowiek jest wart łotelu, kiedy swoim talentem, swoim dobrem potrafi się podzielić z innymi. To są takie nasze korzenie. Drzewo, mo korzenie, jak się go zetnie, to się wywali, ale może puścić gałązkę, jak jest korzeń. A jak korzenia nie będzie, to się nie ma co go chycić. Także, no jest to ważne, a poza tym, tak godą, to jest coś, co się niesie w sercu i w tym możemy się wyrazić jako człowiek. Jako grupa, która tutok zyje pod holami i która niesie tą tradycję ze sobą z pokolenia na pokolenie. To daje wielką radość i takie poczucie takiej wolności i przynależności, a w dzisiejszym takim świecie no jest to bardzo wartościowe, że człowiek ma poczucie przynależności kajsi, że nie jest zaś takim samotnym stateckiem łódecką przewróconą na oceanie i no wie skąd jest, skąd zaś i po co i kajdzies. W reportażu wystąpili sołtys Zębu Andrzej Lasak, członek Związku pod Halem Bronisław Stoch, kierownicy zespołu regionalnego Zbójnicek Tomasz i Małgorzata Słodyczkowie oraz członkowie zespołu Barbara Polak, Jakub Karpiel i Szymon Gromada.